Siemano, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek, zagrajmy w Prison Architect. No i jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zrobiliśmy sobie, udało nam się zrobić przynajmniej, pomieszczenie do odbioru listów. Czyli tak, potrzebujemy też jeszcze Librarian Desk. Właśnie, known. Librarian Desk i stoły. No to co, lecimy z tym koksem, nie będziemy tutaj długo zwlekać. Tylko teraz tak, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No myślę, że tak będzie dobrze. Dwa stoły tu. Nie, jeden. Drugi. No i myślę, że tak rozmieszczone pomieszczenie będzie tutaj dobrze współpracować z nami. Nie wiem, czy oni nie potrzebują jakiegoś tam wykształcenia do pracy w tym pomieszczeniu, na przykład też Foundation Education Program czy coś takiego, ale miejmy nadzieję, że nie. Early Release, kolejny więzień, który opuszcza szybciej nasze więzienie i nie w worku. Także jesteśmy powolutku też. No dobrze, będziemy musieli niedługo przepiąć cele na osobny tutaj agregat, który wstawimy chyba po tej stronie drogi jednak. Czyli tutaj go ustawimy, obudujemy taką budę, zrobimy fajną i będzie wszystko jak ta lala. I teraz bym chciał jeszcze tak. Ze względu na to, że... Aha, to będzie pomagało 18 tysięcy aż. Na to trochę będzie pieniążków. Ej, no serio? Ej, czemu to jest tyle tych świateł? Ej, nie, no naprawdę. Nie rozumiem, po co mnie ich aż tyle. Bo trochę to się mija z celem mimo wszystko, no bo... Ej, no teraz zaczynam zauważyć, ile mam tutaj żarówek niepotrzebnie nawalonych. Bo tak naprawdę, no... Powiem wam tak, dowalicie o 10 żarówek za dużo, to was po prostu potem weźmie to i zerże. Normalnie zerże wam cały rachunki za prąd, to będziecie mieli takie, że... Że nawet nie ma po prostu o czym tu rozmawiać. I teraz tak, znowu. Deployment. Logistic. I 10 pana pstryk, raz, dwa, migusiem na ten warsztat, proszę. Mam nadzieję, że strażnik już tu idzie. Idzie już jego mość. No i dobrze. Miejmy nadzieję teraz tylko, że nie zostało nam nigdzie jakieś światła dzikie. Nie, nie. Nie, no nie zostało nic, dobrze. Czyli teraz tak, optymistycznie, ile 18 tysięcy musimy odłożyć i mamy zrobioną tutaj kolejną część do warsztatu. Tak. Możemy w ogóle złapać klonem całe? No możemy, patrzcie, no. Prawie. No i tak będziemy to kupowali na dwa razy, czyli taki mały warsztat w sumie kosztuje 20 tysięcy, ale on się spłaci, tak? On się spłaci, to jest pewna rzecz. Tutaj eksport. Eksport zaczyna w sumie coraz lepiej. Jaki mieliśmy eksport z dnia wczorajszego? 11 tysięcy, no nie było. Staw 118 osób zatrudnionych. Jedna śmierć. A, snitch i były gliniarz. No dobrze, czyli... Czyli to, co najczęściej, to, co będziemy mieli tutaj w niedługim czasie, w dużej ilości. K9. Serdecznie zapraszam. Zatrudnimy sobie jeszcze ze, nie wiem, ze dwóch, trzech. Żebyśmy tutaj sobie mogli spokojnie podziałać z tym wszystkim. Ogólnie może tak, rozbudujmy też kantynę. O tą drugą stronę. Bo czemu by nie? W sumie kto nam zabroni, prawda?
dobra, to jest dotąd. Czyli na trzy kliki. Raz, dwa, trzy pomieszczenia. Kantyna. Dobrze, miejmy nadzieję, że teraz to nam nie przebudowało. Oczywiście, że nam kurde przebudowało. Psia krew. Okej. Jest dobrze. Okej, czyli kantyna nam się powiększyła. Powiększy. Dopiero, bo tak naprawdę to jeszcze wszystko jest teraz w fazie ustawiania. Ale mamy kilka żarówek, to nie musimy przynajmniej na lampki wydawać pońkowe. I teraz tak, deployment. Jak to wygląda sprawa z K9? Z K9 sprawa wygląda tak, że oni łażą tu. Tak, będą 4 sztuki. I 5. Myślę, że na kantynach niech tam będzie ich 5, tak czy owak. Ze względu na to, że no, tu będzie potrzebny nadzór. Tu będzie zdecydowanie potrzebny nadzór nad nimi, żeby im jakieś głupoty do głowy nie przychodziły. Dobrze, weźmy dodatkowych 3 więźniów, których możemy. No i teraz tak, byśmy musieli też pomyśleć nad rozbudową pralni do większej. Tylko gdzie by to zrobić? Gdzie by to zrobić? Gdzieś by to trzeba było zrobić w takim miejscu, żeby było dobrze. Ja bym też chciał zrobić tutaj ten warsztat. Ale to warsztat myślę, że na dzień następny się uda. O, zrobili już za to tutaj tą ściankę, więc można pozbyć się tego płotu. A co za tym idzie? O, właśnie. A co za tym idzie? Zrobić bardzo ważną rzecz. Zrobić bardzo ważną rzecz, czyli obudować tutaj całość rurami. Zapytacie pewnie po jaką cholerę. Zobaczycie. Znaczy inaczej, ci co oglądali zeszły sezon, to wiedzą. Ci co nie oglądali, to dowiedzą się. Ze względu na to, że jeżeli postawimy rury w ten sposób, okryjemy całość. To jest po prostu niemożliwe wtedy, żeby gdzieś w jakimś miejscu nam zabrakło czegokolwiek. Takim prostym zabiegiem okablujemy po prostu już cały blok. No ja wiem, że poszło na to dużo, bo w sumie ile? Electric cable 1000, rury 2000. Nie, no nie poszło. Nie poszło aż tak tragicznie dużo, jak myślałem, że pójdzie, tak? Bo myślałem, że pójdzie naprawdę więcej. O, zabójca gliniarzy. Twardziel i zabójca gliniarzy. No, fajne połączenie. Coś mi, że gość się długo nie pożyje w więzieniu. Jeżeli się zacznie jakaś burda, to coś mi mówi, że nasza cudowna ochrona zareaguje. Znaczy, nasi cudowni strażnicy zareagują w sposób adekwatny. O, mail room. Czy tu jest wymagane jakieś? No, nie piszę nic na ten temat. No nie, no wydaje mi się, że nie jest nic potrzebne takiego, żeby tam, nie wiem, musieli nie wiadomo ile umieć w tym. Dobrze, myślę, że po zrobieniu tego warsztatu i tych dwóch bloków zabierzemy się za wizualną stronę po prostu tutaj polepszania. Aha, to zapis. Za wizualną stronę, za polepszanie wizualnej strony naszego więzienia. No, czasem się nie umiem słuchać, sorry. Czasami to sprawia takie głupie problemy, że się człowiek zatnie, chce powiedzieć bardziej elokwentny niż to wymaga sposób i są potem problemy. Dobrze, teraz tak, utilities. Utilities jest dobrze, tylko pytanie, czy ten... No, raczej już ten magazyn, znaczy ten generator nie uciągnie trzeciego warsztatu, więc będziemy musieli odpiąć ten blok. Teraz ogólnie jak tutaj to wygląda.
Ogólnie to wygląda tak, żebyśmy potrzebowali zrobić przepięcie w tą stronę, a wymontować w tym i w tym miejscu. I to podpiąć do drugiej po prostu części. No i powinno być wtedy git sut miód git malina. Musimy po prostu zrobić sobie takie obejścia, pętelki. To jest co? Psycholog office pewnie. No, powinno być. On tam siedzi po ciemku? Nie, jest, dobra, ma światło. Nie, już myślałem, że go zostawiłem w ciemnościach takich egipskich. Co by nie było tak naprawdę niczym dziwnym w przypadku... A, ten pan odsiedział swoje, dobrze. Jak odsiedział swoje, to możemy go wypuścić, nie ma problemu, tak? I to było też wcześniejsze zwolnienie. Za zgodą rady. Tutaj jak te rury położą, to też już będzie jakiś mały krok do przodu, więc... Więc jest dobrze, powolutku zaczynamy znowu wchodzić w taki lepszy, w lepszy tryb po prostu posiadania jakiejkolwiek większej gotówki niż to jest, o, tam nie wiem, 500 hajsu, tak? Czyli, nie wiem, 1200 hajsu i może starczy do jutra i nie zerżą nas podatki. Zobaczmy, jak tutaj wygląda segregacja. Czemu oni tu nie pracują na tym? Nie łapię. Nie łapię, czemu nie pracują. Będę musiał to sprawdzić dokładnie. Czy tutaj jest wymagane doświadczenie jakieś? Kurczę, najlepsze, że tego też nie wiem. Dobrze, mamy 17 tysięcy, to... Zróbmy tutaj ten magazyn. Znaczy, magazyn... Boże, generator postawmy. No i nawalimy też dookoła niego od razu generatorów tych mniejszych. I będziemy też to zamurowywać za moment, żeby nam nie sprawiło problemów. Ale kurczę, dziwi mnie tutaj ta segregacja listów. Czy tutaj będzie coś potrzebne, jakieś wymagane doświadczenie? Nie, no. Gdyby było wymagane, to oni by nie mogli siedzieć w tamtym pomieszczeniu tak naprawdę. Bo to gra sama przez siebie wymusza potem. Dlatego to ja jestem pewny, ale... No dobrze, będę musiał się zagłębić z tym. Teraz tak, tutaj też zróbcie mi od razu podprowadzić proszę kable. Też przyznam, że nie mam pojęcia, ile te bloki tutaj więzienne biorą. Więc zrobię to na takiego trochę czuja. No, najwyżej dupnie, no. Odmontować będziemy musieli. Zrobimy to jutro za dnia, czyli odmontujemy po prostu ten blok. Te bloki więzienne 4. I te dwa przyszłe. I podepniemy je tutaj. Zobaczymy po prostu, co z tego wyjdzie. Czy coś dobrego, czy coś złego. Eksport 5000, bardzo ładnie. Też coś tutaj do przodu już zaczyna śmigać. Mi się wydaje ogólnie, że też te metal detektory bardzo dużo biorą energii. Bo nie, to jest chyba też opisane. Hydro Power, no właśnie, no czyli wymagają dużej ilości energii. No i widzicie, oni tutaj biorą też prysznic, jak potrzebują. Jest dobrze, jest dobrze. Teraz jeżeli tylko listy będą działały, ogarniemy, jak te listy mają działać, to... No to wtedy już myślę, że w ogóle będziemy mieli bardzo, bardzo tutaj dobrą sytuację. Trochę tych dodatkowych tutaj... dodatkowych... Jak to się nazywa? Boże... brakuje mi słów czasami dzisiaj. Dodatkowych agregatów wstawimy i powinno być tam cud git. I dobrze, ale no... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najbardziej mnie ciekawi, żeby ta sortownia listów działała. Wtedy byśmy mogli naprawdę sporo tutaj rzeczy poczynić. Intake 3 weźmy sobie, bo możemy.
Nie no, chyba tyle to oni chyba aż tam nie wezmą, nie? No inaczej, zobaczymy, dzisiaj wymontujemy tutaj co trzeba. W sumie te dwa już mogą teraz wymontować. A te dwa wymontujemy później. Wymontujemy je tuż przed zamontowaniem. Także będzie git. Dobrze, tam już jest podłączony. No przyjemnie, przyjemnie to wygląda. O, tu też panowie demontują te kable z ziemi. No po co demontować? Walnąć siekierą z góry do dołu. Może ktoś umarł? Pff, przy tym. Dobrze, kuchnia wygląda na zadbaną. Już, także też jest jakiś plusik, mały. I mam nadzieję, zobaczmy też, jak będzie wyglądał znowu food distribution. Zapotrzebowanie 69. Czemuż? Ogólnie czemu, kurwa, jest 5 rano, oni powinni spać i nie śpią. What? Ej, no bez jaj, no proszę cię, gro, co ty robisz? To jest dziwne. No i oczywiście czas na jedzenie, a kucharze nie gotują. Tylko przekładają... Przekładają po tych nam. Niedobrze. Będą głodować. Oj, będą kurna głodować dzisiaj. No bo nie podpiąłeś tego, Boronie. Jezus Maria. Ale jestem głupi. Zapomniałem, podpiąłem cele, a nie podpiąłem kuchni do tego. Chryste, Panie. Nie sprawdziłem tego. Ale będzie dzisiaj rozruba. Dzisiaj będzie rozruba jak nic. Logistyka. Laundry. Laundry to tam weźmie się samo ogarnie. Ale food distribution, o Boże. Zapomniałem o tym. Naprawdę. Przyznam wam się bez bicia w tym momencie, zapomniałem po prostu o tym. Ale teraz to ja będę za to płacił. Dobrze, wymontujcie mi tutaj. Odepniemy ten blok od prądu. No weź to ktoś tam odmontuj. Come on. Niech ktoś to wymontuje. Ten gość jakby chciała nie mógł, no. Bo nie chcę też za szybko podpiąć, wiecie, żeby nie było. O. Dobrze, już tam jakiś pan wymontowuje. I w tym bloku powinno zgasnąć światło. Dokładnie. I tak ciekawości, ile to działo. Oj, dużo wzięło. Dużo miejsca zostawiło, naprawdę. I teraz tak, jak dostawiam tutaj dodatkowy... Właśnie, dodatkową bateryjkę. I podłączą to wszystko, to... Będzie... Będzie ładnie, czyli w sumie suma summarum za momencik. O, słyszałem gdzieś. Gdzieś coś się działo. Tylko nie zarejestrowałem gdzie. A dobrze jest. Ok, ile tu wzięło? Połowę, no to. No to nie jest źle też. No zobaczmy, jak teraz to wygląda. No, warsztaty tam w połowie. Czemu tylko tu to nie działa tak jak powinno? No kurczę. Proszę cię. Gro. Zacznę. O. Nie jest dobrze, naprawdę, nie jest dobrze. Nie no, serio psa. Ale się porobiło teraz. Oni są w cholerę głodni. Są tragicznie głodni. I dlatego właśnie przy maksimum security nie warto oszczędzać na ochronie. Dobrze. Panowie, ja was poproszę, żebyście przeszli w to miejsce. Bo tu może być dużo ognisk zapalnych.
tu i na warsztatach. Jeden z was na warsztaty poproszę. Ale się porobiło teraz, kurde, przez tą, przez głupią kantynę, której nie podpiąłem. No i teraz to będą jaja, mówię wam. Dzisiaj, no, dzisiaj, jeżeli do kolacji się nic nie stanie, to na kantynie będzie taka rozpierducha, że nie będę wiedział, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To pomocy medycznej to wymaga tylu, że głowa boli. Połowa więźniów trafi do... pod zamknięcie. O kur... Nożownik, 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 nożownik. Kto umarł jeszcze? Kucharz tylko? Dobra. Reżim. Policy. Seriously injured. Solitarka. Na 10 godzin. Oj, kurde, idzie grubo już teraz, także mówię. Ten odcinek będzie jeszcze, w tym odcinku się jeszcze będzie działo dużo rzeczy, coś czuję. Eksport niech tam działa. Eksport ile był? 6000, ładnie. Tylko, że naprawy dużo wzięły. Tak? Ale, kurczę, mordując kucharzy, oni nie zyskają nic, bo będzie żarcie dłużej przygotowywane. Tutaj ekipa z K9, no niestety, przykro mi bardzo. Dobrze, niech będzie tak. Niech siedzą w takim razie. No, odsiadki muszą porobić. Także myślę, że tego strażnika stąd możemy zabrać. Dwóch jest na solitarkach i bardzo dobrze. Niech kurde siedzą. Zasłużyli gratulacje na stojąco. Trzy osoby wymagają opieki medycznej. Gdzie są ci, co wymagają opieki medycznej? Prison grading pewnie nam zjechał. No i to trochę w dół. Aż się cieszę, że tak ładnie na początku było. Dobrze, idź tutaj, wylecz go. Gdzie jest jeszcze jeden jakiś, który wymaga opieki medycznej? Co z strzałką się będzie łatwiej przesuwać. To jest najgorsze, nigdzie gościa nie widzę i to jest problem. O Jezus Mary, gdzie on jest? Aha, nie może, nie mogę go... McCoy. McCoy. Gościu ma dosyć specyficzny wygląd też. Kurczę, gdzie on może być? Gdzie on może być? Nie widzę go. God do not. Nie widzę, normalnie nie widzę faceta. A, dobra, mam. Mam go, mam go. Która cela? Ta. Dobrze. I... lecisz do niego. Lecicie do niego raz, dwa. Moja opieka medyczna. No i dobrze, musimy teraz postawić go na nogi. Będziemy mieli wszystkich już tak, jak trzeba. Dobrze, no małe problemy w tym odcinku były niestety. No, głównie z mojej winy, no trzeba przyznać, że to niestety tak jak dałem dupy z tym, to po prostu po mistrzowsku. 23 jest na zamknięciu, no to jest ogromna ilość. Dawno nie miałem tylu więźniów w tym, na przetrzepaniu. Ale teraz tak, listy, czy się kurwa sortują? No nie sortują. Nie, wiecie co, po tym odcinku zrobię przerwę i doczytam po prostu, jak działa system sortowania listów, bo musiałbym to rozgryźć, mimo wszystko, musiałbym to rozgryźć. Ponieważ jeżeli tego nie rozgryzę, to będę chory.
sam w stosunku do siebie. No i znowu niestety zaczyna się, że zwykłe bale drewna idą na eksport. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia czemu. No table, table. Niby gra mówi, że jest dobrze, a z drugiej strony robi źle, no. Trochę przykre. No dobrze, tak. Jeszcze sprawdźmy, ten generator tu... On jeszcze kawał pociągnie czasu. Ale dodamy jedną tam kłódeczkę jeszcze, jedną bateryjkę, żeby nie było. Zobaczmy teraz tak, deployment. Tu jest 5 strażników na kantynie. I 4 z psami. No dobra, myślę, że możemy... zostawić tam 4, bo 4 wystarczy, spokojnie. Nie będą to jakoś pewnie robić problemów. Potrzeby, no, wyglądają w miarę dobrze. Mogło być zawsze wszystko lepiej, ale... póki co tylko z żywnością, ale żywność to pewnie stanie na nogi w ciągu jednego dnia czy dwóch. No i dobrze, no wygląda w sumie fajnie. Przynajmniej zaczyna wyglądać. Uff, trochę się nadenerwowałem w tym odcinku. O te braki żywności, no bo to było po prostu bardziej niż głupi, jak ja to załatwiłem. Ci się tu uczą. Tylko mam nadzieję, że nie będą się na mnie rzucać z nożami, które dostaną. No i tutaj czemu panowie nie segregują tego? No i niech mi kurde ktoś wyjaśni, co z tym chodzi, no. Indoor, 5x5. Szybko. Biurka biblioteczne i stoł. No to jest wszystko. To czemu oni tego nie robią? Wkurza mnie to. Będę musiał to ogarnąć. Nie będę tam patrzył, bo po prostu mnie krew zaleje. I tyle. Tak, eksport. Zaczynają coś znowu wynosić na eksport, więc jest dobrze. W sumie to tak pozytywnie nawet, że całą dobę trwa wywożenie. Z drugiej strony niemniej, tak bym wolał, żeby to było robione tylko w nocy. Naprawdę bym wolał, żeby to było robione tylko w nocy, no ale... są rzeczy, których nie przeskoczę. No tam to dalej nie działa. Nie, dobra, nie patrzę tam nawet. Oj, nie będę tam nawet zaglądał, bo mnie po prostu to wkurza tylko. Ten tu się zbugował. Będzie teraz też ładny eksport. 4 razy drewko, 4 razy tablice rejestracyjne. No w sumie, no, już nawet mi nie przeszkadza. Jak jest trochę lepiej, to już sobie nawet niech robią te tablice rejestracyjne, jak muszą. No ale... wolałbym mimo wszystko, żeby bardziej pracowali, no mimo wszystko, na wyrobie desek. No ale nie można mieć wszystkiego, jak wiadomo, więc... Policy, Grant, Carpentry Program... O Boże, no nie wiem, mówiłem, zaklinałem się, że nie będę robił tu Carpentry Program. Zobaczmy, ilu więźniów, przykładowo, ilu więźniów by mogło to robić? Ilu byłoby zainteresowanych? 2 zainteresowanych, co jeszcze nie mówimy, że oni zdadzą, tak? Byśmy mogli na tym stracić, możemy na tym zyskać. To jest trochę rosyjska ruletka, ale... ale myślę, że to by można... można by tam jakoś się z tym pobawić. Zresztą byśmy musieli zobaczyć, jakby to wyszło w praniu etam. A to na to na razie nie mamy czasu. Teraz tak, bloki, te 2 bloki to już chyba będę mógł stawić teraz, żeby chociaż fundamenty ich postawiono. Jednego jak najbardziej. A czy drugiego? Zaraz się okaże. Tam będzie z 4000, no powinniśmy też móc wstawić od razu. Aj, niestety zabrakło. Odrobinkę za mało pieniążków mamy. A nie, bo tu jeszcze wyjedzie drugi eksport. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Zrobimy wtedy też tego granta na 100 cal. No i powolutku, małymi krokami. Będzie nasze więzienie rosło. Tylko teraz tak, 40 tysięcy trzeba, żeby się rozbudować w dół. I będziemy to 40 tysięcy potrzebować. Ponieważ rozbudowa w dół będzie jedynym miejscem, w którym tak naprawdę będę chciał rozbudowywać to więzienie.
jeżeli chodzi o kompleks sali, bo inaczej po prostu, inaczej jakoś tego, no nie widzę. Nie widzę i tyle, i już, tak. No dobrze, w sumie wygląda na razie, że jest ok. Tutaj ładnie z prądem, ładnie stoimy. No dobrze, fajnie, ale wiecie, sobie ludziska, w tym miejscu też podziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!